To jest największa inwestycja Karimpolu w naszej 20-letniej historii w Polsce. W tej chwili jesteśmy na poziomie minus 4 w wielkim wykopie na terenie budowy. Docelowo powstanie obiekt wyjątkowy, 195-metrowy, zwieńczony dwupiętrowym skybarem na ostatnich kondygnacjach budynku. Unikatowe będą przede wszystkim widoki na całą panoramę Warszawy, na to budujące się tutaj wokoło City. Skylener jest posadowiony w osłonie ścian szczelinowych, na baretach. Pręty na płycie fundamentowej są rekordowo długie, do 15 metrów, ze względu na specyfikę konstrukcji budynku. Pracuje 60 zbrojarzy w ciągu dnia. Prowadzimy też prace nocne, z tego względu, że przy dwóch żurawiach nie jesteśmy w stanie obrobić takiej liczby osób. Płytę fundamentową mamy podzieloną na 13 sekcji. Betonujemy szachownicę w odstępach 7 dni między jedną działką a drugą. Zanim doszliśmy do poziomu tej płyty fundamentowej, musieliśmy wykonać 5 stropów rozporowych, wywieźć ponad 70 tysięcy metrów sześciennych gruntu i w tej chwili mamy swoisty rodzaj ringu z tych stropów, które można powiedzieć tworzą koloseum. Płyta fundamentowa ma grubość od 2 metrów do 6. Całkowita ilość stali, która jest budowana w płytę fundamentową, to jest 2000 ton. Jest to 1/4 całej ilości stali na tym budynku. W tym momencie najtrudniejszym elementem to jest włożenie tak dużej ilości stali w małą powierzchnię płyty fundamentowej. Jest po kilkanaście warstw zbrojenia, które muszą zostać w danej kolejności ułożone. W perspektywie całej budowy najtrudniejsze będzie samo zakończenie budynku, czyli na poziomie około 160 metrów zacznie się tak zwany piropusz. Będzie tam strop w skosie około 30 stopni. W moim odczuciu będzie to najtrudniejszy element. Realizacja jest bardzo trudna ze względu na głębokość posadowienia, na warunki geologiczne oraz na dużą ilość elementów, które przybiły płytę, które wymusiły na nas wykonanie najlepszej izolacji, jaka jest teraz obecnie na rynku. Poniżej znajdują się dwa szachty 6 metrów od spodu płyty fundamentowej. To też powoduje, że izolacja musi być skrupulatnie i bardzo solidnie wykonana. Pomimo tego, iż do końca realizacji budynku zostało jeszcze prawie 2 lata, to już teraz myślimy o tym, jak on będzie finalnie wyglądał, jak ten budynek będzie działał, w jaki sposób będzie wpisywał się tutaj w tamte miejsce. Ten projekt jest wyjątkowy w wielu aspektach. Jednym z nich jest to, że po raz pierwszy chyba w historii rynku warszawskiego budynek będzie posiadał więcej miejsc parkingowych dla rowerów niż miejsc dla samochodów. Oprócz miejsc rowerowych oczywiście będzie cała infrastruktura niezbędna do obsługi tych miejsc rowerowych, czyli przebieralnie, prysznice, szatnie, wszystkie udogodnienia, które są niezbędne dla najemców. I uzupełniają tak by infrastrukturę, którą już mamy w okolicy, czyli ścieżki rowerowe przebiegające pod samym budynkiem oraz stacja rowerów miejskich Veturilo, dokładnie przed wejściem do budynku Skyliner.